Może pan ten rower wziąć, proszę pana, bo ja filmuję. O. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński z Sopot. Dzisiaj mamy, którego dzisiaj mamy, proszę pana? 11 czerwca i tutaj dzisiaj przy molo w Sopockim jest zlot samochodów Volvo i jeszcze jakichś drugich szwedzkich, teraz się dowiemy. Saab, już wiemy, to są takie stare samochody Volvo. No Volvo mają to do siebie, że one nie rdzewieją tak szybko. To jest Volvo. Dzień dobry, czy to prawda, że Volvo to nie rdzewieje szybko? Może pan otworzyć, ma pan okazję się przekonać. A, zobaczymy. To pan otworzy maskę. Wcale nie rdzewieje. Bo Volvo ma 7 warstw zabezpieczeń antykorozyjnych. 86 rocznik. Z tyłu jest jego budowa. A pan jeździ już długo tym samochodem, proszę pana? Jestem jego trzecim użytkownikiem. Trzeci pan już jest, tak? I kupił pan od Szweda? Cicho, bo ja na telewizji wywiad robię. Kupiliśmy go w Austrii. W Austrii, aha, to tak, nie od Szweda. Nie, w 2001 roku. I jak się sprawuje? Psuje się czy nic? Jestem bardzo szczęśliwy. Szczęśliwy pan jest. I podoba mi się nie tylko, że samochód jest trwały, wieczny, nie do zdarcia, ale ma piękną sylwetkę, no niepowtarzalną. Tak. A ile pali na 100 km? Na 100 km 10,5. 10,5 benzyna. Benzyna, proszę pana. A to jest pojemność? 2300, no. No dobra, a pokaż pan, jak tam w środku wygląda. Czy to nie zardzewiało? Nie zardzewiało? Ja się nie przygotowywałem. No proszę pana, no trzeba być gotowym zawsze. Jak ten silnik wygląda, nie cieknie? Olej nie cieknie? Nie. Zobaczymy, jak w środku to Volvo wygląda. No proszę bardzo, no nie ma jakichś wycieków oleju, nie widać nic. Jeździ. Ile tysięcy pan przejechał już na tym liczniku jest? Około 300 tysięcy. I dalej jedzie. Mam nadzieję, że do 500 dojedziemy. Do 500. Kto mówił? Miłośnik Volvo. Miłośnik Volvo, a na imię? Jak Andrzej. Ma? Andrzej, dziękuję. Miłośnik Volvo Andrzej. No tutaj mamy Saab, bardzo ładny, czerwony. No, ma halogeny. Oczywiście dzieci też są ciekawe, bo tam w środku siedzi jeleń, tak? Łoś siedzi. No za kierownicą łoś. Na wszelkie łosia się... 54 rok, to proszę, starszy ode mnie, cholera. I to rok prawie. O, bardzo ładna rejestracja, KET 352. Tu mamy Volvo też, czarny, ładny. Takie czarne, fajniutki. Mają te tablice rejestracyjne żółte. Numer 33 Grand Prix z Polski występował. Na zawodach, prawda? Dziewiątkę miał numer. Idziemy dalej. Tutaj mamy, tu mamy żółty taki. Żółty samochód, też Volvo. No. A tu czerwony, bardzo fajny, taki wyścigowy model. Dzień dobry panowie, to są... Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Panowie są właścicielem tego pojazdu? Nie, znaczy tu jest właściciel jednego, a ja jestem właścicielem. Aha, a ten mały to sportowy taki jest? No, taki sportowy. Ile ma pojemności? GT, to nie jest sportowy, tylko... A jaka pojemność? 2 litry. 2 litry, dużo to pali na 100? Nie. To waży poniżej tony, więc poniżej. Pali około na 9 litrów. 9 litrów. A jak się ma ciężką nogę, to więcej. Ile to pojedzie? Nie, maksa, no, na maksa. Na maksa? No. 285. Oj! To by powiedział. I który rocznik? 68. I jedzie tak? Jedzie. No, kto mówił? Kto mówił? Michał. A pan tu ma jaki samochód? To jest jaki model? To jest senior. Senior, też który rocznik? Senior. 64. No to proszę pana, chyba starszy od pana, co? Nie, gdzie? Nie? Nie. Bo tam jeden jest 54, to starszy ode mnie już. Nie, ja jestem 46. Aha, to pan jest młodszy. Nie, ja mam dopiero 129, tylko brodę zgoliłem, wie pan. No idziemy dalej. I tutaj mamy taki czerwony, podobny, a to jest taki sam chyba. Podobny. Taki sam. No tutaj jest taki drugi Volvo. Same Volvo, bro. Tu kombi Volvo, też duży. Taki duży kolbo.
przepraszam bardzo, Pomorska Telewizja Narodowa. Kto jest właścicielem tego pojazdu? Tutaj, ten George najmłodszy. To pan? George tak. Poniemirski. I proszę pana, a który rocznik ten pojazd ma? 97. Starszy od pana. No, zdecydowanie. I co, jak pan jeździ tym? Tak. Ile to spala? Mało, w zależności, 15 litrów. Co to 15 litrów, a to jest jaka pojemność? 3 litry. 3 litry, a 15 spala. No to tak razy 3, no, idzie 5, nie? No to dobre pojemność. I co, i pan wydala na te paliwo? No, staram się. On dostaje od wuja za darmo. A, wuj ma, shake. Wuja ma rafinerię. Rozumiem, shake. Orlen czy Lotos? Lotos. Orlen. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Tutaj mamy Volvo. Volvo takie srebrne, bardzo ładne. No to jest podobny model do tamtego Volvo, co nie był srebrny. No generalnie tam jeszcze mamy też i te samochody. One są też Volvo? Nie, Scania to są i Vecto to. Euro Cargo. No ale to już chyba nie z tej wystawy. To nie z tej wystawy chyba te samochody. Jak widać. No za chwilę pójdziemy na molo, bo na molo dużo ludzi dzisiaj. 11 czerwca to jest za 5-12 przed sezonem. Pomorska Telewizja Narodowa dla was proszę państwa, no Fontanna i hotel Sheraton, a tu wieża no, latarni morskiej w Sopocie. Pozdrawiam wasz fotoreporter Sławomir Ziembiński. Ahoj!